Oh yes. Mało osób robi takie kolczyki, dlatego ja chcę być oryginalna. O tym gadać. Ja jestem wariatem, muszę przyjąć wariatkowy kolor. Szlejałyśmy się po płotku jak takie menele. Tęskniliście. Jesteś głupia. O mój, ale siwa na planu. I nie mogę mieć. Nastąpi zmiana na moim ciele. Taki mój dudek. O, cholera. Hej, yoga wszystkim, witam was w kolejnym vlogmasie na naszym kanale. Dzisiaj was witam w takiej pięknej okazałości, w różowej maseczce. I dzisiaj mamy niesamowity dzień, ponieważ nastąpi pewna zmiana na moim ciele. Jaram się strasznie, bo to jest coś, co już planowałam od mega dawna. Sram trochę w gacie, ale dopiero o 17:30 jadę na, właśnie tak jak widzicie po tytule, kolczyka, gdzie dowiecie się w swoim czasie, ale o Jezu, jaram się strasznie. Ja się ogarnę i do was wrócę. Moi drodzy, zrywamy. I co, teraz powinnam być glowing? Czemu nie jestem glowing? Przepraszam bardzo. Gdzie jest mój glow? Tak średnio widzę ten glow. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest maseczka Florence od Millie Bobby Brown w ogóle. Jezu, uwielbiam Millie Bobby Brown. W sensie ona jest tak świetną aktorką. Ona jest praktycznie w moim wieku, a no osiągnęła taki sukces. No, teraz muszę jeszcze domyć wodą, bo mi zostały tu jakieś resztki tej maseczki. I zaraz ogarniam sobie włosy i zaczynamy dzień! Siema widzowie, jestem jeszcze nie pomalowana, ale już wysuszyłam i ogarnęłam swoje włosy. I Boże Święty! Jest dopiero 10:27, ale i tak się boję. Boję się fest, jakby przeżyłam tatuaż, podobno kolczyki bolą mniej niż tatuaż, chociaż też zależy w jakim miejscu. Bo mnie tatuaż w ogóle nie bolał, zresztą mogliście nawet zobaczyć z tego odcinek, bo nagrywałam. Boże! Jezu, ja tak się cieszę, ale z drugiej strony mam taką srakę, że to jest po prostu masakra, serio. Moja kopaczka wróciliśmy, taka malutka! Idziemy zobaczyć, moi drodzy, reakcja na żywo. Malutka paczuszka taka! O Boże! Jaki wielki bydlak! To jest większy ode mnie! Ja się nie spodziewałam, że to będzie aż tak ogromne. Ja wiedziałam, że to będzie duży monitor. Tu mi prawie do cycka dosięga. Nie, taki miał być. To na pewno dobre, widzieliśmy. To ma prawie metr, ja pierdzielę. Pralka w środku, a nie monitor. Co no tak, no dobra. Jezus Maria, to jest prawie takie jak ty. Byś się zmieściła, gdybyś się zwinęła w kulkę, bez kitu. Porównywalnie do mojej ręki, moja ręka jest taka. Na razie tak wygląda moje stanowisko komputerowe. Proszę bardzo, tutaj będzie teraz taki ogromny monitor. Że jest tak aż duży. No ja nie wiedziałam, że aż tak duży. Ale to dobrze. Lepiej. Nawet Lester takich nie ma monitoru. Nawet on takich nie ma, mam mniejszy. No ale chyba. Patrz, bo on ma dwa, czy tam trzy, ale małe, a ja mam jeden duży. I wiesz, jak na przykład będę nagrywał jakiegoś live'a, czy na przykład jakiś będę montował, to sobie jakby wiesz, porozdzielam, bo tam jest ta opcja chyba, że można rozdzielać ekran, co nie? Bo rozdzielam ekran na trzy, będę miała tak jak trzy małe monitory. To jest taki wielki bydlak, że to hit. Małe stópki, stópkarze. Dobra, ja się już pomalowałam. Jest 16:50 i dosłownie, no zaraz, tak naprawdę teraz, wyjeżdżamy. Zaczynam się bać i zaczynam się bać nawet nie tyle co samego kolczyka, co tego bólu, bo nie wiem. Czuję się dosłownie tak samo, jak robiłam tatuaż. Czułam podekscytowanie, straszne podekscytowanie. Czułam, że spełniam jakiś swój cel. Czułam strach, że wiecie, może coś boleć. Chociaż przy tatuażu jakoś o tym bardzo nie myślałam, ale w ogóle tatuaż mnie kompletnie nie bolał. Jestem ciekawa, jak bardzo porównywalny ten ból przekucia będzie do na przykład tatuażu. Założyłam dresy, bo wiecie, no jednak muszę mieć tak luzno na tym brzuchu, jak już będę miała ten kolczyk, żeby po prostu nic mi się tutaj nie podrażniło i tak dalej. Chyba bym była w piżamie troszeczkę w sumie. Emilson dzwoni, chwila. Sorry za niepościelone łóżko i ubrania, ale patrzcie, oto jeszcze mój czysty pępek. Zaprezentuję wam, sorry, że się rozbieram na filmie. Proszę bardzo, nie mam jakiegoś pięknie umięśnionego brzucha ani nic z tych rzeczy. No brzuch jak każdy inny, nie? Mam w ogóle tutaj taki śmieszny pieprzyk, który wygląda trochę jak kolczyk. No ale kolczyk będzie tu. Jezu, ej, cyka się strasznie, dobra. Ostatnie spojrzenie na mój goły pępek. Proszę bardzo, presentation. I zaraz. Będzie zmiana. Ej, właśnie trochę nieumiejętnie to zrobiłam, bo właśnie wam zdradziłam, jaki kolczyk robię. No tak, będzie to kolczyk w pępku. Ja już muszę zmykać. Jeszcze światło. Jest tak sram trochę w gacie, szczerze. Się boję strasznie. Dobra, jeszcze moja mama mnie woła. Jezus Maria! To wyglądam dość śmiesznie, tak trochę, no nie wiem, jak clown lekko. Ale patrzcie, w ogóle zamówiłam sobie kurtkę na Misguided, tylko ona jest strasznie cienka, dlatego mam dwie warstwy kurtki. Tu mam jedną kurtkę, jakby taką z New Yorkera, którą kupiłam jakieś 2 lata temu, ona jest taka zwykła puchowa. A ta jeansowa jest mega cienka, ale właśnie nakładam ją na tą białą i patrzcie, jak to fajnie wygląda. Jeszcze ten puszek na rękawach tak pasuje do tego puszka, no fajnie, fajnie. I ta kosztowała jakieś 200 zł na promocji na Misguided, także no mega ładna, mi się podoba. No taka stylowa, także to jest mój outfit. A dresik z Tyla, jakby ktoś był ciekawy. Żeby nie było, że vlogmas nagrywam, a nie ma klimatu świątecznego, proszę bardzo, jak ładnie galeria ozdobiona. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tu.
autobusem jadę, bo ktoś musi podpisać zgodę. Zgoda na korepetycję? Wiadomo, że na korepetycję, no wiadomo. Bo ćwiczenie nie ma problemu z zamkniętymi oczami, ale tylko na korepetycję. W ogóle mój tata nie jest zbyt za tym kolczykiem, ale powiem wam szczerze, że już dawno myślałam nad tym kolczykiem. Jakoś to już było we wrześniu, kiedy ja was poprosiłam. Bo mówiono na wizytę, czajcie tutaj tego samego dnia. Gdy była mówiona na wizytę, musiałam ją odwoływać, bo moi rodzice stwierdzili, że jednak nie. I było tak smutno. Pamiętam, że też wtedy tak nakręciłam Oliwię. Mogliście ją kojarzyć z vloga z Torunia. Też ją nakręciłam i ona zrobiła tego kolczyka, czajcie, to ja sama nie zrobiłam, mimo że sama ją nakręciłam. Ale fajnie, teraz obie będziemy miały. Ale myślę, że teraz w ogóle fajny czas wybrałam, żeby zrobić tego kolczyka, bo on się goi jakieś 6 miesięcy. Akurat wiecie, teraz mamy grudzień i w czerwcu akurat na wakacje. Ja będę miała ładnie zagojony kolczyk. No i właśnie Gabi w ogóle napisała, że jednak z nami nie jedzie, bo tam musi zrobić jakiś projekt i najwyżej potem się do nas dołączy. Jedziemy najpierw po Emilę. Emila w ogóle, ona jest cała wykolczykowana i ostatnio zrobiła sobie tatuaż na dupsku, więc generalnie śmiesznie. Dzień dobry. Siemano. Ej, sram. Serio, sram. Trochę się boję. Emila mi w drodze opowiadała co i jak z kolczykiem, ona ma w pępku. Możesz zaprezentować swój pępek. Ewentualnie jak chcesz, możesz pokazać tatuaż. Jezu, jest tak piękny. Opuścisz tutaj, nie? Dobra. I tak, przemyjemy sobie pępek, zaznaczymy sobie potem kropeczką, gdzie byśmy zrobiły przekucie, zerkniesz w lusterko. Tak, dobra. Bierzemy kolczyki i będziemy działać. Tak, są kolczyki. Wszystkie kolczyki mam z tylanu. Używanie powoduje reakcji alergicznych. A boli bardzo przekucie? Troszeczkę na pewno zaboli, ale nie aż tak, jak sobie wyobrażasz. Dobra. Naszki wzdłuż czoła i patrzymy prosto. Tylko nie drzyj się. Jak ja przekuwałam pępek, to klientka przede mną tak darła się, że ja mówię, co? Ja myślałam, że umrę. Nie mówię, serio. Ale później jak ja się przekuwałam, to mnie nie bolało nic, także... Porównywanie do bólu od tatuażu, to jest mocniejszy od tatuażu. Wiesz co? Tatuaż to jest taki ciągły ból, prawda? To jest strach po ciachu i po strachu. Okej, no jest nic. Okej, w porządku? Dobra. Jaki pojedynek. Teraz w życiu miałam uszy tylko przekuwane, jak miałam... I to pistoletem. Ja na przykład stosuję taki żel USG, typu wody USG, po to, żeby igiełka przyszła gładko, szybko i sprawnie, więc nie musisz stresować, naprawdę. Złoty, czarny, srebrny, taki tęczowy mam jeszcze. O, jaki tęczowy ładny. Lecimy z tęczowym? To jest jeszcze złoty, srebrny i czarny. Chyba tęczowy, najfajniejszy. No i dobra. A zawsze zakładasz dwunastki. To ważne, wiesz, dlatego, bo... żeby był luz. Dobra, kochana. Połóż się. Tutaj główkę, tutaj nóżki. Gdzie na ręce trzymasz, tak żeby mi nie wyleciało? Możesz sobie pod dupką, możesz jak chcesz. Ja nie chcę. Ja się boję przez 6 miesięcy, że? Ja ci opowiem o całym procesie, jak już sobie zrobimy przekucie. Okay. Dam ci też ulotkę. A czy musisz potem go przemywać? Ja też ci powiem. Nie wiem, czy słyszałaś o tej recepcie. Jak słyszałaś, to zapomnij. Ja to robię, nie wierzę. Bierzemy głęboki wdech. O, cholera. A śmieszne uczucie było. Jeszcze nie masz kolczyka. Teraz sobie go przełożę. To bo mnie bardziej boli. Troszeczkę na pewno będzie taki dziwny ból. Tak jakbyś coś miała ciało obce w środku, prawda? No to było dziwne akurat. Mnie tylko to bolało wtedy, jak przykuwałam. Bo tak czułam jakiś... Dobra, nie będę mówić. Nic na razie ci nie powiem, Paulineczko. Czułam, jakby mi skóra się rozdzierała po prostu. To nie jest źle. Fajnie to wygląda. Czyli jeszcze masz taki dzisiaj strój idealnie pasujący do tego kolczyka. Ej, nie było źle. Ja myślałam, że będzie gorzej. Zastanawiam się na coś gorszego. A widzisz, to dobrze, ale zawsze takie z dziewczyny do mnie przychodzą i o Boże, ale to będzie bolało, o Boże, o Boże. Masz uklejenie na srebro, kochanie? Nie, nie mam. Dobra, pytam dlatego, że przykładam tutaj z fabrykiem kolejnym. Dobrze, to prostka. Chwileczkę sobie leżymy. Kolczyk jest dłuższy, tak jak mówiłam. Po to, żeby jak będzie nam opuchlizna, a już nam wchodzi, żeby był luz, prawda? No tak. Ale jest prawdziwy? Nie. Nic, nie, nie leciało, nie. Jedynie co czerwone jest to ten mazak. Ona kozła jest tylko światło. Emila się śmieje za aparatem. Będzie na początku dziwnie. Dobrze się czujesz? Dobrze. Z tobą? Dzięki. Nawet nie czuję w sumie tego. Ale będzie pewnie mi bolało. Troszeczkę będziesz się ruszała, prawda? Mhm. Ale zaraz cię powiem, jak tego uniknąć. Możesz sobie zobaczyć. Boże, kozacki jest. Jest taki tęczowy. Fajnie. No oczywiście. Super. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję. O! O, ale się jadam. Jest super. Patrzcie, widzowie. Ej, w ogóle ja... Zależy, po której stronie stanę, to on ma taki kolor. Czasami jest niebieski, czasami brzmi fajnie. Fajnie, to fajnie się mieni. Czy ja mogę ci potem oznaczyć? Czy dopiero jak stawisz filmik? Jeszcze sobie zrobię bliska, bo porządny lecimy. Masz pościutki brzuszek i będę wystawiała na pewno na zdjęcie u siebie. Moi widzowie, w końcu moja tkanka tłuszczowa na coś się przydała. Trochę zamortyzowała ten ból. Ale pewnie ilość tkanki tłuszczowej też ma jakieś znaczenie. Czy boli bardziej, czy mniej. Moja koleżanka, no to ona jej powiedziała,
że tak strasznie ma taki chudy brzuch, że nie wiedziała, jak jej się zabrać za ten kolor. No nie, ale w sumie niektóre dziewczyny mają takie płaskie brzuchy, że nawet, wiesz, nawet nie ma jak złapać tego. Ja mam tłuszczyk i się cieszę, bo chociaż nie bolał mnie kolczyk, w końcu mój tłuszczyk się na coś przydał. A jeszcze jakby ktoś był zainteresowany, to płaciłam za kolczyka 80 zł. I tak musiałam mieć zgodę rodzica i mój tata jakby musiał ze mną tam być. Nie mogłam dać tej zgody taką po prostu. Samo przekucie mnie nie bolało, było takie dziwne uczucie takiego, że faktycznie coś przechodziło. Jakby nie wiem, jak to określić, nie da się tego opisać. Jak ja się Emilii pytałam, czy ją bolało, bo ona też ma w pępku właśnie, to ty też powiedziałaś, że nie da się tego opisać. No właśnie, bo nie da się, bo to nie jest taki ból, tylko to jest takie dziwne uczucie. No tak. Podobno teraz mam najbardziej boleć, ale na razie nic nie czuję. W sensie no takie, czuję, że coś jest w tym pępku, ale nie jest to jakiś ból wielki. Więc zobaczymy, jak będzie potem. Będę wam update'ować wszystko. Tutaj też dostałam ulotkę, jak pielęgnować wszystko dokładnie. Bardzo i nie mogę mieć. Dobra, to kochanieńkie, otwieracie mi dzisiaj kalendarz adwentowy, kochaniutkie, kochanieńkie. Tak, tak. Jak żeby... ten wielki, ja chcę czekoladkę. 17. Jakiś duży produkt. Ren to był jakiś Bóg Słońca. Odtąd, od nie, tak. Mam gruby brzuch dzisiaj. Masz gruby brzuch? Dzisiaj tak. Ja też mam. Tonik rozświetlający na dzień. Proszę bardzo, taki tonik, zarąbiście. Zaraz sobie poczytamy, co to tam dokładnie jest. Ciekawe, czy będzie coś bardziej makijażowego, czy pielęgnacyjnego, bo to są różne rzeczy, tu jest taki miks. Obstawiajmy. Ja myślę, że makijażowe. Tak. Pielęgnacja? Aha, dobra. No bo dawno nie było tam. Bo jesteś głupia i od myślenia to jestem ja. Pokaż, co to jest. O, hand cream, czyli po prostu kremik do rąk. Nyx jeszcze macie z kosmetycznych? Nyska. Dobra, otwieraj. Emilson. Ja jestem ślepa. Patrz, już ostatni rządek został. Pazurki. Nie tak blisko. Jezu, ale brzydko to otworzyłaś. To w drugą stronę się otwierało w ogóle. Okej, ale mamy cień, w ogóle bardzo podobny do tego, który się trafił wczoraj. Patrzcie, taki złoty. Jak ktoś oglądał wczorajszego vlogmasa, to wie. I praktycznie, że identyczny. Dobra, na razie go nie będę tykać, bo może komuś go oddamy. Chcesz? Nie. Ci buchnęłam pomadkę. O, znowu ten, ja będę kolczyki. Tak tematycznie o, akurat kolczyki. Obstawiam, że będzie bransoletka albo naszyjnik. Ja bym wolała kolczyk. Kurde, nie umiem. O, przekleństwo, bardzo nieładnie. Nie umiem otwierać. Bransoletka chyba. A nie, naszyjnik może. Jemioła. Teraz trzeba znaleźć chłopa, który będzie się zwańcował. To jeden masz herbatę, a w drugim macie kawę. Dobra, nie wiem, kogo mam nagrywać. No nie umiem. Kto pierwszy? Uwaga. Uwaga. Walka, kto pierwszy otworzy kalendarz. Dobra. Krem brunet. To jest taki deser chyba. Chodzi jagodowe marzenie. Dobra, tu mamy jagodowe marzenie, to będzie dobre. Czekoladkę. No dobra, no to weź. Jeszcze tam macie fasolki i macie musli. No, to otwieraj. Jak kolejny popsuję, to już nie wiem. I tak już ostatnie dni zostały kalendarza, już wiem. Wszystkie popsułam. O, masz Kinder Mini. To było to, co wtedy. No, ostatnio jak nagrywałyśmy odcinek z przepływowymi pytaniami, to też ci się to samo trafiło. Ale ja to jem. Dobra, to smacznego. Udało się. Wyglądają jak zgniłe jajko. No właśnie. O nie, i znowu próbujemy? Dawaj. To może być popcorn albo eggnog. Chodźmy, dobra, próbujmy. Próbowaliśmy zawsze te fasolki wszystkich smaków, wszyscy. Co jej jadoma, każdy żygał. No i zawsze tak było. Dobra, uwaga, testing. O mój, dobre! Masło! Ej, no jak masło smakuje! Nie polecanko. To smakuje jak popcorn taki karmelowy z kina, ale w takim żelku. O, ale śmierdzi teraz z buzi przez to! Ma któraś gumy? Mama! Ja wolę tu, bo tu mam lepszy ten. Co to? O nie, ampułka. Nie lubię ampułek. To chyba jest ampułka. Rozświetlająca albo na przykład nawilżająca. No to ja bym, jak nie lubisz, to ja będę lubić. No dobra, to możesz sobie wziąć. Kurde, ja będę się świecić jeszcze gorzej niż się świecę. To jest dziura? No, znaczy musisz patrzeć, robić takie... I wbijasz, palę. O Boże! No. Ale śmierdzę tym popcornem teraz. Orzeszki do kieszeni. To dobre, ja lubię. Czekałam, żeby były orzeszki, bo zawsze były jakieś musli. Jak chcesz, możesz zjeść. A ty będziesz o tym gadać. Oj, będziesz gadać. Emila! Patrzcie, mam zimne ognie w ogóle, co jest? Nowy rok, kochani! Czekaj, którego nie ma jeszcze! Trzeba wcześniej uczcić nowy rok, bo potem będzie kwarantanna i nie będziemy mogły się spotkać, się więc... Jakie są piosenki na nowy rok? 100 lat! Żyje nam! Hej! 100 lat! Niech żyje nam! Emilka! Nowy rok! Ej, widzowie! Hop jump, widzowie! Witka? Tak? Ogniem? Jumper jesteś? Jumper taki? Tak. Widzowie? Jumper? Kocham was!
Siema widzowie, to ja, Paulina, znowu ja. Ha! Tęskniliście. Mimo, że jest 2:30, to odwalam migówka, muszę montować jeszcze tego vloga, więc zaraz się wyżyję energią, montując ten filmik, co nie? Dzisiaj był taki fajny dzień, serio, taki mocny vlog. Dzisiaj się tak dużo działo, zrobiłam kolczyka w pępku. Czajcie to? Coś, na co naprawdę czekałam mega długo, co dawno już chciałam zrobić, więc się jaram. Jeszcze spotkałam się z Gabi, z Werą, z Emilką. Dziewczyny były u mnie, a potem miałyśmy iść do galerii. Ale ja jeszcze montowałam vlogmasa, więc dziewczyna mnie czekała, aż skończył montować. Czajcie to, Jezu, ja dziękuję, naprawdę. I pojechałam do galerii o 21:00, w momencie, gdy galerie są zamykane o 22:00, więc w sumie weszłyśmy i wyszłyśmy, bo jeszcze dojazd i tak dalej, no to w sumie byłyśmy jakoś o 21:45, także 15 minut chodzenia po galerii. Ale jak wyszłyśmy, to i tak nie było nudno, bo odpaliłyśmy jeszcze zimne ognie, moi drodzy. Tak, tak wiecie, żeby rozpocząć nowy rok, ponieważ nie wiadomo jak to będzie, nie wiadomo czy w ogóle się odbędą Sylwestra. Także na wszelki wypadek stwierdziłyśmy, że musimy zacząć świętować już wcześniej. No i w ogóle szlejałyśmy się po Płocku jak takie menele, bo nie miałyśmy się gdzie podzieć, bo wszystkie restauracje przecież są pozamykane, wszystkie miejsca spotkań, więc chodziłyśmy sobie po dworze. Podłożu, podłoże, no. Jeszcze spotkałyśmy moich znajomych, jeszcze spotkałyśmy Emilii znajomych, także miałyśmy z kim gadać chociaż. Było w sumie śmiesznie, ale fajnie. Pozytywna atmosfera, moi drodzy. Jutro w ogóle też się zapowiada fajny filmik. W ogóle teraz będzie taki ciąg fajnych filmów, takich ciekawych faktycznie, bo mam fajny content, fajny pomysł, jak to zrobić. Ja jestem w ogóle w szoku, że ja zrobiłam ten kolczyk. Ja nadal nie dowierzam, bo to było coś, o czym serio tak marzyłam. W sumie mi się bardzo podobał ten kolczyk w pępku. Szkoda tylko, że teraz nie będę mogła ćwiczyć. Teraz będę musiała niestety zastopować z tym. Aczkolwiek na jakiś czas tylko. W ogóle się zdziwiłam, bo wszyscy mi... O, shit! Ale się walnęła w kolano, och! Dobra, widzowie, sytuacja opanowana. To już drugi raz taka sytuacja mi się zdarzyła. Tutaj mam swoje krzesło, nie? Ja sobie wstawałam i to mi się wbiło w kolano, tak o... Kiedyś sobie w ogóle rozwaliłam kolano, tak wiecie? Więc uważajcie, uważajcie na wystające fragmenty z waszych biurek. A co do kolczyka, to powiem, że jestem na maksa zadowolona. W ogóle wszyscy mi mówili, że podobno samo przekucie jakoś bardzo nie boli, chociaż jest to nieprzyjemne. Najgorszy jest proces gojenia się tego, dlatego, bo wtedy najbardziej boli i że godzinkę po przekuciu już czuć mocny ból i faktycznie, no, jest to podobno odczuwalne. Nie wiem, czy ja mam taki silny próg bólu, czy o co chodzi, ale mnie to serio nie boli. I jakby ja mogę nawet się zgiąć i mnie to nie boli, więc nie wiem, może na razie tak jest, albo dlatego, bo jeszcze jestem podjarana tym wszystkim. Mogę go odkleić i wam mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Wybrałam sobie taki crazy kolor, stwierdziłam, że ja jestem wariatka, więc muszę wziąć wariatkowy kolor, co nie? Ale do wyboru był jeszcze złoty, srebrny, biały, czarny, różowy, w ogóle to się zastanawiam nad złotym, bo ja ogólnie lubię złotą biżuterię, mam złote pierścionki, brązoletkę ze złotym elementem, w ogóle też telefon mam złoty, ale stwierdziłam też z drugiej strony, że będzie się tak trochę mógł zlewać ze skórą, a jednak ja chcę, żeby on był widoczny, no hello! No a takich kolorów nie da się nie zauważyć, co nie? Jeszcze dodam, że jestem mega zadowolona z tego, w jakim salonie robiłam ten kolczyk, bo też w ogóle widziałam cały proces otwierania tych wszystkich produktów, tego kolczyka samego, tej igły i tak dalej, więc było to zrobione totalnie sterylnie. Fajnie, fajnie, że się tak do tego przyłożyli. I ta dziewczyna, która akurat robiła mi kolczyka, pozdrawiam, jak to oglądasz, dziękuję, że mi zrobiłaś tak ładnego kolczyka, ja się tak cieszę, serio, jeszcze jest taki idealnie równiutki, jeszcze przed zrobieniem go ja mogłam dokładnie zobaczyć, jak on wygląda, czy ta kropeczka jest dobrze postawiona i czy mi się tak podoba. W sumie ogólnie samo przykucie mnie nie bolało, to było takie dziwne uczucie, takie jakby na chwilę mi tak zabrało dech w piersiach dosłownie, także nie mogłam oddychać przez jeden moment, dosłownie to trwało 5 sekund, ale ja nie mogłam chwilę oddychać po prostu. To taki, można powiedzieć, przyjemny ból. Taki, że wiecie, robicie coś, ale się cieszycie, że to robicie, trochę was boli, ale w sumie git. No, no to tak, ale mogłam zrobić drugi raz, bo to nie było jakieś straszne, szczerze. Zobaczymy, jak będzie jutro. Będę wam update'ować wszystko, bo może być różnie, może się okazać, że akurat jutro zacznie mnie boleć, czego się trochę obawiam. Proszę bardzo, to mój piękny brzusio. Wziąłam taki kolor, który się mieni na wszystkie kolory, tylko że tego tutaj nie widać. Widzicie tylko teraz taki niebieski, ale to zależy, jak się weźmie światło. Nie wiem, nie chcę się tutaj wyginać bez przesady, widzowie. On jest taki niebiesko, fioletowo, różowo, zielono, żółty. On ma dosłownie milion kolorów i stwierdziłam, że kurde, to nie jest wcale jakiś super piękny kolczyk, nie? On jest taki totalnie wariatkowy, pewnie mało osób takie kolczyki robi, ale stwierdziłam właśnie, mało osób robi takie kolczyki, co nie? Dlatego ja chcę być oryginalna i zrobię coś, co ma mało osób. Zresztą ja nigdy nie widziałam w ogóle ludzi z takim kolczykiem, nawet jak wchodziłam na Pinteresta, to nie widziałam takich kolczyków, także to jest coś oryginalnego, a ja lubię być oryginalna, lubię się wyróżniać z tłumu, więc stwierdziłam, a se walnę taką tęczę na pępku, a czemu by nie? W ogóle nie przemyślałam tego, bo ja ten kolczyk będę miała przez 6 miesięcy w swoim pępku. Nie przemyślałam tego, teraz będę musiała nosić ubrania pod kolor. Ale, moi drodzy, właśnie taki jest plus tego kolczyka, że mogę założyć każde możliwe ubranie, bo on się świeci na każdy możliwy kolor. Oh yes! Dajcie w ogóle znać w komentarzu, czy wolicie dłuższe filmy, czy krótsze, bo raz wstawiam vlogmasy, które trwają po 13 minut na przykład, a raz wstawiam vlogmasy, które trwają po 20 coś. Także dajcie znać, co bardziej lubicie oglądać. Zdaję sobie sprawę z tego, że mogę was trochę zanudzić tymi filmami, a ja tego nie chcę. Więc no, pozdrawiam i kończę tego vlogmasa. Buziaki, dziękuję, że byliście do końca. Do zobaczenia jutro w kolejnym vlogmasie, a jutro też się będzie dużo działo. W ogóle teraz mam taki fajny weekend, bo będzie się dużo działo. No jakby zobaczycie sami, co ja wam tutaj mam mówić. Buziaki, kocham was!